Dzisiaj tato pojechał na rowerze do Kauflandu po zakupy. A koło Kauflandu wybudowano teraz taką automatyczną stację benzynową bez ludzi. Płaci się kartą albo pieniędzmi, które wtyka się. No i tato przystanął na rowerze koło tej stacji. Patrzy, a tam taki starszy pan właśnie chciał zatankować swój samochód. Wyciągnął z portfela 200 zł, wetknął w ten automat, który pochłonął pieniądze, a następnie zaczął temu panu pompować rurą do baku benzynę. Napompował 40 litrów, a potem się zatrzymał, bo już bak był pełny i na tankomacie wyświetliła się kwota 153 zł należność. No to ten pan się ucieszył, że pokrył całą należność. Podszedł do tego tankomatu i się zastanawia, jak odebrać te pieniądze, bo przecież tylko 153 się należało, wsadził 200. Ogląda dookoła, patrzy, a tam z tyłu taka kartka. Tankomat nie zwraca reszty. Nie szkodzi, powiedział starszy pan i wsiadł do samochodu. A tato wsiadł na rower. Taka dzisiaj była przygoda. A poza tym, to jeszcze można podkreślić jedną ciekawostkę. Otóż ciocia Ania, tak jak typowa kobieta, jak ma chwilę wolnego czasu, to łapie jajka, mąkę, drożdże, jakieś konfitury czy coś i po prostu normalnie piecze ciasto, które jest zwykle bardzo dobre. I zaraz nam powie, co to za ciasto, które tutaj widzimy. Już zostało, jak widać, sporo nadgryzione od wczoraj. To jest ciasto porzeczkowe z kokosową pianką i z kruszonką na wierzchu. Z porzeczek mrożonych robione. A jak się robi taką kruszonkę? Kruszonkę się robi w ten sposób, że z ciasta kruchego połowę się zamraża w lodówce, a potem na tarce ściera na wierzch ciasta. Aha, i ono tak tutaj zostaje na tym cieście i potem wszystko już do piekarnika. I potem do piekarnika 180 stopni 60 minut. No, mam nadzieję, że Helsonka, która jest dziewczyną dorastającą, to ona też się zainteresuje, jakby tu zrobić coś smacznego do jedzenia, co na pewno zostanie docenione, tak jak normalnie doceniamy ciocię Anię, która, jak mówiłem, właśnie pod tym względem jest 100% kobietą. A i pod innymi też, można powiedzieć. Zapraszamy Helsonkę na spróbowanie smakowitych ciast. Tak?